Ma duma dziś rośnie, że jestem Polakiem, że mogę się orła pieczętować znakiem, że mogę swą flagę godnie pocałować, robię to otwarcie, nie muszę się chować. Tam, na włoskiej ziemi, Polak z krwi i kości, dziś zaświadcza światu o swojej świętości. Gdyż go wiara w Bogu, w Boga takim uczyniła, a jego przykładem wielu odmieniła. Dawał wiarę światu, że godność człowieka jest darem od Boga, na to się nie czeka. Idąc z nią przez życie, stał miłość słowami. Zachęcał, by dobro szło również za nami. Kochał ludzkie życie, znał jego udręki, błogosławił wszystkim wyciągnięciem ręki. Otwierał ramiona i tulił do siebie. Pomagał każdemu nieść duchowe brzemię. Widzieliśmy wszyscy, jak modlił się za nas, w każdym miejscu i chwili, gdy miał na to czas. Z kartek czytał prośby, a wysyłał z ducha. Wiedział, że w dobroci Bóg wszystkie wysłucha. Siostry moje i bracia, nie wstydźcie się krzyża. To Jego są słowa. Chrystus w nim przebywa. Brońcie Go, proszę Was, zachowujcie w duszy. Stamtąd nikt Wam krzyża bez zgody nie ruszy. Jakąż wagę dla nas dziś mają te słowa, jakaż w Jego ustach byłaby też mowa. Wierzę, że też Smoleńsk by nam się nie zdarzył, a Wałęsa słowa bardziej swoje ważył. Dzisiaj słucham prośby z życiorysem życia, by go papież wpisał do świętego bycia. I znów serce z dumy pęcznieje mi łzami, gdy świat prosi o to razem z Polakami. Tutus tus, cały Twój, consumatum est, stało się. Od dzisiaj On już święty jest. Podniósł kamień z tej ziemi, to dla Boga swego. Bóg go w łaskę zamienia, śle w serca każdego. Niech każdy swe serce dla Boga otworzy. Stad mile, z Wadowic do nieba. Jest miasteczko na tej ziemi, małe, skromne jak i wiele. Rynek, szkoła, parę ulic, idą blisko przy kościele. W domu tym na pierwszym piętrze, gdy Majcie pływał łzami, po raz pierwszy na świat spojrzał mały Karol, lolkiem zwany. Ręce taty go nosiły, oczy brata doń się śmiały. Mama zaś szeptała czule, loluś będzie kimś wspaniałym. Ale co to? Anioł smutku cicho siada w domu wroga. Mama, piękna, dobra mama, zamieszkała w domu Boga. Karol klęczy przed ołtarzem, wielką przygnieciony troską. Teraz Ty bądź moją mamą, prosi samą Matkę Boską. Ledwo żal się dał utulić, nowa rana się otwiera. Młody lekarz, brat Karola, pośród chorych swych umiera. Nie płacz, synku, mówi tata, oni są szczęśliwi w niebie. Modlą się i wiem na pewno, że pomogą nam w potrzebie. I tak w domu przy kościele dwie osoby pozostały. Tato, to ten Karol duży. Lolek, to ten Karol mały. Właśnie został ministrantem. Dom przy świętej pięknie służy. Czasem myśli, kim zostanie, wtedy, gdy już będzie duży. Teraz biegnie zagrać w piłkę, bramkarz z niego znakomity. A w sobotę pójdzie w góry, kuszą go wysokie szczyty. Teatr także go zachwyca. Świetnie czuje się na scenie. Być aktorem, być artystą, to dopiero jest marzenie. Chciało uczyć się koniecznie, czytać, tworzyć i studiować. Dobrze, kiwa głową tato, pojedziemy do Krakowa. Czas pożegnać Wadowice, kościół w dole, klasztor w górze. Dom, przyjaciół i cukiernię odwiedzaną po maturze. Już ich wita gród królewski i uczelnie stare mury. Ale co to? Nad Krakowem ciemne się gromadzą chmury. Straszna się zaczyna wojna, która z ławy rządzi wiele. Strzały, krzyki i płacz ludzi słychać ciągle pod Wawelem. Drzwi uczelni zatrzaśnięte, a na bruku nie do wiary. Leżą rozgniecione płótem,
profesorskie okulary. Karol, zamiast czytać książki, co dzień biega do fabryki. Tam ładuje gruz wapienny na specjalne wagoniki. Sądzaj blisko jest łagiewnik, więc wracając ze swej zmiany, maszeruje do kościoła, postukując drewniakami. Tam, gdzie Jezus miłosierny, do dusz ludzkich mówi w ciszy. Głos Bożego powołania coraz mocniej w sercu słyszy. Jak Maryja przed wiekami, cały chyli się w pokorze. Jeśli taka Twoja wola, będę służył Ci, o Boże. W dniu 1 listopada zaśpiewały w niebie dzwony. Nowy kapłan na Wawelu właśnie został wyświęcony. Wnet to włoko wysyłają, niech się uczy w imię Boga. Po 2 latach z doktoratem znów w ojczystych stanie progach. Już dowiedział się, co w księgach mędrcy piszą znamienici. Teraz może katechizmu uczyć dzieci w niego bici. Jeszcze tam nie zagrzał miejsca, a już czeka praca nowa. Więc pakuje swoje książki i powraca do Krakowa. Wśród studentów ma przyjaciół, co go wujkiem nazywają. Razem modlą się i bawią, jeżdżą w góry i pływają. Właśnie bawię na Mazurach, gdy po falach wieść przypływa. Ksiądz kardynał bardzo pilnie do siedziby swej przyzywa. Próżno opuszczony kajak pasażera wypatruje. Już się chyba nie doczeka, bo biskupem został wujek. U kościoła stanął sterów i choć fale wielkie były, choć się burze przewracały, łódki mu nie zatopiły. 2 żeglarzy żeglowało, w obu wielka była siła. Pierwszy z nich zwał się Wyszyński, drugi z nich zwał się Wojtyła. Wkrótce obaj wyruszają, aby wraz z kardynałami wybrać na konklawę w Rzymie pasterze nad pasterzami. Długie były to obrady, a gdy dym popłynął biały, niecierpliwie tłumy wiernych ze zdumienia oniemiały. Stanął przed nimi papież, Polak, przybysz z kraju dalekiego, a w tym kraju wszyscy ludzie już modlili się za niego. Wkrótce do ojczyzny leci i znów staje między swymi. Duchu Święty, prosi z wiarą, daj oblicze nowe ziemi, Chrystusowi drzwi otwórzcie, woła głośno i donośnie, a wołanie to jak ziarno wpada w serca, no i rośnie. Papież świat objeżdża cały, każda mu owieczka droga, sił nie szczędzi, bo rozumie, że wypełnia plany Boga. I nowinę dobrą niesie gdzieś w najdalsze świata strony, wciąż wędruje, nie ustaje, chociaż czasem jest zmęczony. Modli się za nieprzyjaciół i nikogo nie znieważa. Głosi miłość, głosi pokój. Komu może to zagrażać? Zagroziło, bowiem wkrótce śmiercionośne padły strzały i osunął się w boleści papież jak opłatek biały. Nie daj, matko, by ta kula życie młode brać miała. Niechaj się objawi światu Twej miłości moc wspaniała. Niebo kocha ufających i faktycznie tak się stało, że papieża z objęć śmierci cudem się ocalić dało. Kiedy już otworzył oczy, kulę wziął na chwilę w dłonie i darował Matce Bożej, by błyszczała w jej koronie. Dni mijały i tygodnie, nowe nadchodziły lata, a on ciągle niestrudzenie walczył o przemianę świata. Przyszedł wreszcie taki wieczór, gdy już wcale nie miał siły. Poczuł wtedy, że się plany Boga wypełniły i że pasterz ten najlepszy w niebie już na niego czeka, a Maryja patrzy czule i uśmiecha się z daleka. Wstyd by było, mówiąc szczerze, łzy wylewać, płakać, szlochać, wiedząc, że jest tak szczęśliwy i że stamtąd też nas kocha. Lepiej modlić się i prosić, aby wstawiał się za nami i żyć tak, ażeby widział, że my także go kochamy. Wkrótce po podpisaniu porozumienia z 1950 roku ze szkół zostaje jednak usunięta religia. Episkopat kierowany przez kardynała Wyszyńskiego poleca księżom prowadzenie katechizacji pozaszkolnej. Wszyscy księża, parafialni i zakonni mają obowiązek katechizować młodzież od szkół podstawowych po średnie. Powstaje pytanie, gdzie katechizować? Przecież domy parafialne, w których można by wygospodarować odpowiednie sale, zostały zabrane przez państwo. Można wybudować nowe,
ale na budowę trzeba mieć zezwolenia, których księża proboszczowie jednak nie otrzymują. Pozostają wobec tego kościoły, w ogromnej większości bez ogrzewania. Trzeba to ogrzewanie zainstalować, ale władze również nie dają zezwoleń. Mimo to rozwija się w Polsce katechizacja pozaszkolna na skalę dotychczas niespotykaną. W niewygodnych ławkach, w porze zimowej okutane w płaszcze, dzieci uczą się religii. Prawie wszystkie uczęszczające do szkół podstawowych. Tylko trochę gorzej jest z uczniami szkół średnich. Frekwencja jest duża, mimo iż dyrektorzy i kierownicy tak szkół podstawowych, jak i średnich otrzymują polecenia, aby utrudniać uczęszczanie dzieci na religię we wszelaki sposób. Chodzi o to, aby odciąć księży od społeczeństwa, aby ograniczyć udział ludzi we mszy świętej niedzielnej. A partia pilnuje. Członkowie PZPR, którzy uczęszczają do kościoła, są za to karani. W tej atmosferze zupełnie nieoczekiwanie rodzi się pomysł księdza Karola Wojtyły. Chodzenie z młodzieżą na wycieczki. Staje się to przypadkowo. Przybywa na zaproszenie sióstr nazaretanek, mających swój dom przy ulicy Warszawskiej, z wykładem do młodzieży zgrupowanej przy ich klasztorze. Po wykładzie tak na odchodne pyta. A w Tatrach kwitną już krokusy. Kto nie widział krokusów? Okazuje się, że takich, którzy nie widzieli krokusów, jest więcej niż można byłoby się spodziewać. A może byśmy tak pojechali do Zakopanego? No to jedźmy. A ksiądz pojedzie? Pojadę. A jak, tak w sutannie? Tak, odpowiada. No to niemożliwe, bo cywilnemu ksiądz musi jechać. Dobrze, pada odpowiedź. Ale co to pomoże, jeżeli będziemy mówić proszę księdza? To i tak wszyscy będą wiedzieli, że to ksiądz. No to jak? No to mówmy księdzu, panie profesorze. Tak sztywno. No to jak inaczej? Po prostu wujku. A ksiądz się na to zgodzi? Zgadzam się. Taki był początek działalności księdza Karola Wojtyły, która rozciągnęła się na lata, kiedy był poważnym naukowcem, profesorem, a potem biskupem czy nawet kardynałem. Chodzi z młodzieżą w Beskidz Żywiecki, na Wielką Raczę, na Lipowską, Romankę, Pilską, Policę, Babią, w swoje strony, w Beskid Mały i Średni, na Leskowiec, Bliźniaki, Chełm, Kotoń, w Gorce, na Turbacz, Kudłoń, Gorc, w Beskid Wyspowy, na Luboń, Lubogoszcz, Śnieżnice, Ćwilin, w Beskid Śląski, na Baranią, Skrzyczne. Najpierw tylko na piechotę, czasem na rowerach. Uczestnicy tych wypraw palą ogniska, śpią na sianie, w szałasach, w stodołach. Codzienna msza święta odprawiana jest w pobliskich kościółkach albo na ołtarzach polowych. Modlą się razem, odmawiają różaniec, śpiewają wspólnie pieśni religijne. Rozmawiają, dyskutują na różne tematy. Mówią o tym, co mają w sercu, tak odnośnie swojego życia osobistego, jak i problemów ogólnych. Ksiądz Karol pisze poezję. Zaczął jeszcze przed wojną, ale teraz pisze najwięcej. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym, gdzie drukuje m.in. pieśń o blasku wody. Nie podpisuje się swoim nazwiskiem. Najchętniej używa pseudonimu Andrzej Jawień. Musicie. Według nauk Jana Pawła II. Wy musicie od siebie wymagać, choćby inni nie wymagali. Musicie trwać w dobrym stale, choćby inni nie trwali. Musicie umieć wybaczać to, co są wobec was winni. Musicie pilnie strzec wiary i przekazywać ją innym. Musicie kochać wszystkich, choć wszyscy kochać was nie chcą. Musicie być przykładem potrzebnym młodzieży i dzieciom. Musicie być cierpliwi, gdy przyjdzie cierpieć, chorować. Musicie zawsze przysięgę daną Bogu zachować. Musicie być radośni, cieszyć się i weselić. Musicie swoją radość z bliźnimi wokoło się dzielić. Musicie służyć innym,
choć będzie was to kosztować. Musicie siać dobro wokoło, w czynach, myślach i słowach. Musicie szanować przyrodę, bo Bóg ją dla nas stworzył. Musicie iść przez życie drogą przykazań Bożych. Juliusz Słowacki, pośród niesnasek Pan Bóg uderza. Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla Słowiańskiego oto papieża otworzył tron. Ten przed mieczami tak nie uciecze jako ten Włoch. On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze. Świat mu to proch. Twarz jego słowem rozpromieniona, lampa dla sług. Za nim rosnące pójdą plemiona, światło, gdzie Bóg. Na jego pacierz i rozkazanie nie tylko lud, jeśli rozkaże, to słońce stanie, bo moc to cud. On się już zbliża, rozdawca nowy globowych sił. Cofnie się w żyłach pod jego słowy krew naszych żył. W sercach się zacznie światłości Bożej strumienny ruch. Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy, bo moc to duch. A trzeba mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. Oto już leje balsamy świata dla naszych łon, a chór aniołów kwiatem umiata dla niego tron. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże, świat wziąwszy w dłoń. Gołąb mu słowa w hymnie wyleci, poniesie wieść. Nowinkę słodką, że duch już świeci i ma swą cześć. Niebo się nad nim piękne otworzy z obojga stron, bo on na świecie stanął i tworzy i świat, i tron. On przez narody uczyni bratnie, wydawszy głos, że duchy pójdą w cele ostatnie przez ofiar stos. Moc mu pomoże sakramentalna narodów stu. Moc ta przez duchy będzie widzialna przed trumną tu. Takiego ducha wkrótce ujrzycie. Cień, potem twarz, wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, robactwo, gad. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Wnętrze kościołów on powymiata, oczyści sień. Boga pokaże w twórczości świata. Jasno, jak dzień.